Przede wszystkim to ja, ze względu na to, że mam dwie córki, 10 i 8 lat, wiem, że to nie jest łatwo i to jest codzienna walka, żeby te dzieci przekonać, żeby mówiły po polsku. One po prostu już po tylu latach, one nie chcą mówić po polsku, pomimo, że są tutaj obydwie urodzone. Mimo wszystko my przykładamy dużą wagę. Wiąże się to z tym, że trzeba dziennie kilkadziesiąt razy powtórzyć: mów do mnie po polsku, mów do mnie po polsku. Chociaż my możemy zrozumieć to, co one mówią po angielsku, one nie chcą mówić. Ale mi się wydaje, że my tą walkę powoli wygrywamy. Między innymi dlatego, że posłaliśmy je też do polskiej szkoły w Sobotniej. Chodzą 4 godziny, nawet im się to podoba. Lubią robić wypracowania i będą tak długo chodzić, jak my będziemy chcieli. I wydaje mi się, że tak powinno być, że korzenie polskie trzeba utrzymywać. My trochę jesteśmy bardziej takich tradycyjnych poglądów i wydaje mi się, że więcej korzyści będą miały z tego, że będą miały drugi język, który mogą mieć praktycznie za darmo, niż mówiąc tylko po angielsku. A po angielsku zawsze będą mieć bardzo dobrze, bo tak, będą Amerykankami. Tak.